Jest tylko jeden sposób, żeby z tym skończyć. Trzeba przerwać okupację. Okupacja jest jak nowotwór, który toczy oba narody. Okupacja zmieniła nas wszystkich we wrogów. Czasem wręcz wstydzę się powiedzieć, że jestem Izraelczykiem. To świadomy blef ze strony rządu izraelskiego, który twierdzi, że każda próba krytyki jego polityki to przejaw antysemityzmu. Czasem żal mi izraelskich matek. One myślą, że ich synowie to zwycięzcy, żołnierze. Powinny zobaczyć, co ich żołnierze tutaj robią. Dwadzieścia pięć lat temu zrobiłem film pod tytułem Palestyna, wciąż aktualny temat. Film ten opowiadał o narodzie palestyńskim wypędzonym z własnej ziemi, który potem znalazł się pod wojskową okupacją Izraela. Okupacją, którą potępił ONZ i niemal każdy kraj świata, łącznie z Wielką Brytanią. Jednak Izrael cieszy się wsparciem potężnego przyjaciela, jakim są Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o tę ogromną niesprawiedliwość, od 25 lat nic się nie zmieniło. Zmieniło się jedynie to, że Palestyńczycy zaczęli stawiać opór. Poniżani i bezdomni przez tyle lat powstali przeciwko militarnej machinie Izraela, chociaż sami nie posiadają armii. Nie mają czołgów, samolotów, okrętów ani pocisków. Niektórzy popełniali desperackie akty terroru, takie jak samobójcze zamachy bombowe. Jednak dla Palestyńczyków głównym rutynowym terrorem każdego dnia jest bezwzględna kontrola obejmująca każdy aspekt ich życia, przez co wydaje się, że mieszkają w otwartym więzieniu. Ten film opowiada o Palestyńczykach i grupie odważnych Izraelczyków, których zjednoczył w najstarszej walce świata, walce o wolność. Palestyna. Wciąż aktualny temat. Raport specjalny Johna Pilgera. W kwietniu oddziały i czołgi armii izraelskiej zaatakowały Ramallah i inne miasta w okupowanej Palestynie. Oficjalnie było to wtargnięcie mające na celu powstrzymanie terroryzmu. W rzeczywistości był to atak skierowany również w cywilów. Szkoły, biura, szpitale, teatry, rozgłośnie radiowe. Taki planowy akt wandalizmu jest typowy dla jednego z najdłuższych okresów okupacji we współczesnym świecie. Zniszczono nawet Ministerstwo Kultury. Dyrektor Liana Badr, znana pisarka i reżyserka, pokazała mi skutki dewastacji niedługo po zajściach. To jest pokój administracyjny. Mieliśmy tu dużo dokumentów. Jak pan widzi, wszystko jest zniszczone. To było najlepsze miejsce w ministerstwie. To tutaj opracowywano projekty promowania kultury palestyńskiej, filmy, programy dla dzieci, wystawy książek, malarstwa, festiwale tańca i folkloru. Mieliśmy dużo projektów. Teraz nie mamy niczego. Nie mamy komputerów, sprzętu, mebli. Zostało nam tylko uczucie poniżenia. Ten fetor jest okropny. Tu jest torba pełna odchodów. Są też rozmazane na kserokopiarce. Jedli i załatwiali się w tym samym miejscu. Tak, umazali nawet kserokopiarkę. Pobrudzili wszystko, nawet ściany. Jak pan widzi, mamy tu toalety, po dwie na każdym piętrze. Ale oni z nich nie skorzystali, tylko załatwiali się na podłodze. Sam pan widzi.
Możemy zajrzeć do tego pokoju? Dobry Boże. To rysunki namalowane przez dzieci, prawda? Tak. To specjalny pokój przeznaczony na prace wykonane przez dzieci. Rysunki i rzeźby. Zachęcamy dzieci do wyrażania siebie poprzez malowanie. Udział w różnych konkursach rysunkowych i literackich. Teraz, jak widać, wszystko jest zniszczone. Nie szanują niczego, chcą tu tylko przyjść i niszczyć. Na tym polega terroryzm państwa izraelskiego. Dla Palestyńczyków ten wandalizm kulturowy oznacza umyślny zamiar zniszczenia ich jako narodu. Istotą konfliktu jest walka o ziemię, o wzgórza i doliny Palestyny, o cenną wodę i żyzną glebę. Na początku XX wieku znaczną większość ludności Palestyny stanowili palestyńscy Arabowie. W 1948 roku w cieniu Holokaustu utworzono państwo Izrael. Dla Palestyńczyków oznaczało to utratę 78% powierzchni ich kraju. Obecnie zabiegają o pozostałe 22% swojej ojczyzny. Od 35 lat ich kraj jest zdominowany przez Izrael. W 1987 roku Palestyńczycy zainicjowali powstanie zwane Intifadą. Historia określi je zapewne jako walkę o wyzwolenie narodowe. Przeciwko czołgom i samolotom walczono głównie za pomocą proc. Powstanie zostało stłumione niezwykle brutalnie. Izraelscy żołnierze celowo łamali kości więźniom. Niektórzy z żołnierzy utrzymywali później, że realizowali oficjalną politykę Izraela. Dwa lata temu wybuchło kolejne powstanie. Nie było to żadnym zaskoczeniem. Ludzie żyją tutaj ograniczeni aresztem domowym. Mogą zostać zamknięci we własnym domu, bez żadnego uprzedzenia. Ich codzienne życie jest labiryntem nadzoru, blokad drogowych, posterunków. Tak właśnie zapamiętałem RPA za czasów apartheidu. Ukryty rezultat jest ten sam: poniżenie, gniew i śmierć. Ta palestyńska kobieta wie, jak niszczący wpływ mogą mieć punkty kontrolne. W październiku zeszłego roku miała właśnie urodzić swoje drugie dziecko. Razem z mężem byli w drodze do najbliższego szpitala, kiedy zostali zatrzymani przy izraelskiej blokadzie. Prosili, żeby ich przepuszczono. Było tam 6 czy 7 żołnierzy. Kłócili się. Jeden z nich popchnął mojego męża, uderzając go karabinem i rzucił w niego identyfikatorem. Musieliśmy wrócić do domu. Próbowaliśmy później jeszcze raz, w nadziei, że się uspokoili. Powiedzieliśmy, że pójdziemy pieszo do szpitala, ale nie chcieli nas puścić. W końcu urodziłam synka, a moja teściowa przecięła pępowinę brzytwą. Chłopiec zaczął płakać. Mój mąż owinął go w swoją kurtkę. Jeden z jego krewnych znalazł inną drogę i zawiózł nas do szpitala. Ale dziecko zmarło, zanim dojechaliśmy. Takie historie rzadko trafiają na pierwsze strony gazet, a mimo to udokumentowano wiele podobnych przypadków. Nie wiemy, czemu nam to zrobili. To nie było nic osobistego.
Tak traktują wszystkich Palestyńczyków. Przykro mi to mówić, ale oni woleliby pomóc zwierzęciu niż Arabowi. Palestyńczycy próbują prowadzić normalne życie, ale ono nigdy nie jest normalne. Podczas izraelskich operacji militarnych wszystkich ograniczają godziny policyjne. Karetkom odmawia się dostępu do chorych i rannych. Dzieciom nie wolno chodzić do szkoły. Izraelczycy twierdzą, że jest to konieczne dla ich bezpieczeństwa. Jeśli to prawda, działania te są raczej nieskuteczne. Prawie nigdy nie wspomina się o bezpieczeństwie Palestyńczyków. Całe życie czujesz upokorzenie. Nie panujesz nad swoim życiem, nad powietrzem, którym oddychasz. Nie chcesz rozmawiać o planach na przyszłość. Planowanie tego, co będziemy robić następnego dnia lub godziny, to coś, o czym nawet nie marzymy, bo nasz los nie jest w naszych rękach. Jest w rękach tych, którzy decydują, jak mamy żyć, nawet jak mamy się żenić. Żeby przyjechać tu i zamieszkać w tym kraju z mężem, musiałam dostać pozwolenie od Izraelczyków. Mało tego, że zabrali naszą ziemię i nie pozwalają mieć własnego państwa. Oni chcą kontrolować każdy szczegół naszego życia. Niektórzy Izraelczycy sprzeciwiają się temu. Ponad 500 żołnierzy odmówiło służby w okupowanych terytoriach. Jak mówią, jesteśmy jak ten chiński student, który stanął przed czołgiem na placu Tiananmen. Jesteśmy sumieniem naszego kraju. Jednym z nich jest Ishai Rosenzwi. Prawdziwa historia okupacji rozgrywa się na posterunkach kontrolnych. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Jest za kwadrans piąta rano. Setki ludzi czekają w kolejce, żeby przejść przez posterunek. Stoisz tam. W ich oczach widzisz upokorzenie, frustrację, nienawiść. Ty jesteś okupantem. Ty masz władzę, oni nie mają żadnej władzy. W każdej chwili możesz zabrać ich dowód tożsamości i zostawić ich z niczym. Jeśli nie mają dowodu osobistego, każdy żołnierz może ich aresztować. Jesteś człowiekiem, który odbiera im prawa, odbiera im wolność. Świat często postrzega kwestię Palestyny przez tragedię i horror samobójczych zamachów bombowych. Jest to wyraz desperacji bezsilnych ludzi wobec ciemiężcy uzbrojonego w nowoczesną broń. Pierwsza kobieta dokonała samobójczego zamachu w styczniu 2002 roku. Była nią Wafa Idris, jedyna córka z rodziny uchodźców, którzy zostali wypędzeni ze swojego domu pod Tel Awiwem. Miała 28 lat i była wolontariuszką pogotowia ratunkowego. Wafa była moją siostrą i bliską przyjaciółką. To, co zrobiła, było dla nas ogromnym zaskoczeniem. Co skłoniło wolontariuszkę do tego, żeby zostać zamachowcem? Mówiła nam, że ktoś został zabity i widziała jego mózg rozbryzgany dookoła. Czyjeś wnętrzności na wierzchu albo kogoś, kto stracił nogę. Zasmucił ją też widok kobiet, które zostały zmuszone do porodu na posterunkach kontrolnych i patrzyły na śmierć swoich dzieci. Sama była ranna od gumowych kul. To były silne bodźce do tego, żeby pomścić swoich rodaków. Zamachy samobójcze przedstawiane są społeczeństwu Izraela jako szalone akty dokonane przez szaleńców, z którymi nie można zawrzeć pokoju. Nie ma natomiast próby przedstawienia szerszej analizy, mówiącej, że tych zamachów można uniknąć.
Wszyscy je potępiają, bardzo słusznie, ale mimo to jest na to sposób. Tym sposobem jest zapewnienie warunków, w których ci młodzi ludzie odnajdą drogę nadziei, zamiast drogi rozpaczy. Powiedziałbym nawet, że istnieje zaplanowana kampania uciszenia tego rodzaju analizy w Izraelu. Samobójcze zamachy wobec cywilów są zbrodnią i uciekają się do nich ekstremiści. Jednak ich działania opierają się na brutalizmie okupacji i desperacji młodych ochotników. Niektórzy Izraelczycy mają odwagę, by uznać ich motywy. Rami Elhanan jest jednym z izraelskich ojców, który dobrze wie, czym są zamachy. 4 września 1997 roku jego córka Smadar zginęła w jednym z nich. Miała 14 lat. Była dzieckiem pokoju. Była wesołą, pełną życia dziewczyną. Dobrą uczennicą, tancerką. To był pierwszy dzień szkoły. Szła ulicą Ben Yehuda do jakiegoś centrum handlowego, żeby kupić książki na nowy rok szkolny z dwiema koleżankami. Jedna z nich, z Iwanzaga, zginęła razem z nią. Druga, Daniela Biman, została ciężko ranna. Rami jest grafikiem i byłym żołnierzem. Jego ojciec przeżył Oświęcim. Jego dziadkowie i sześcioro wujów i ciotek zginęło podczas Holokaustu. Czym wyróżnia się uczucie gniewu, który czułby każdy ojciec, tracąc córkę w takich okolicznościach? Nie jestem szalony. Nie zapominam i nie wybaczam. Ktoś, kto morduje małe dziewczynki, jest zbrodniarzem i powinien zostać ukarany. Ale myśląc głową, a nie sercem, i widząc to, co skłoniło do tego tych ludzi, ludzi, którzy nie mają nadziei, którzy są na tyle zdesperowani, żeby popełnić samobójstwo, musisz zapytać sam siebie, czy w jakikolwiek sposób nie przyczyniłeś się do tej desperacji. Do tego szaleństwa. To nie stało się nagle. Chłopiec, którego matkę upokorzono rankiem na posterunku kontrolnym, wieczorem popełni samobójstwo. Jestem pewien, że zamachowiec był ofiarą, tak samo jak moja córeczka. Trzeba zrozumieć, skąd biorą się ci zamachowcy. Zrozumienie jest jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu. Niewiele narodów zdradzano tak często jak Palestyńczyków. Przed II wojną światową mandat nad Palestyną sprawowała Wielka Brytania. Obiecywano Palestyńczykom niezależne państwo. Obiecano również przekazanie Palestyny na rzecz żydowskiego ruchu zwanego syjonizmem. W 1948 roku, kiedy utworzono państwo Izrael, świat arabski zaprotestował, gdy Palestyńczycy zostali usunięci z własnych domów lub zmuszeni do ucieczki w atmosferze strachu i terroru. 750 tysięcy ludzi zostało uchodźcami. Wojskowy bohater Izraela, Moshe Dayan, przyznał później, że na miejscu arabskich wiosek budowano izraelskie osady. Nie istnieje ani jedno miejsce w kraju, w którym przedtem nie mieszkaliby Arabowie. Palestyńczykom odmówiono prawa powrotu do domów, natomiast każdy, kto udowodnił żydowskie pochodzenie, miał prawo osiąść w Izraelu. W 1967 roku Palestyńczycy ponownie opuścili swe domy w czasie wojny sześciodniowej, kiedy Izrael zajął pozostałe 22% terenów Palestyny, twierdząc, że był to akt samoobrony. Palestyńczykom wydawało się, że kolonizacja Izraela nigdy się nie skończy.
To, co wygląda jak średniowieczna forteca, Izraelczycy nazywają żydowską osadą. W rzeczywistości jest to jedna z uzbrojonych kolonii, które według jednych ze źródeł kontrolują 42% okupowanego zachodniego brzegu. Wiele z nich zdominowało i zastraszyło społeczności palestyńskie. W świetle międzynarodowego prawa są nielegalne i zostały potępione przez ONZ. Kiedy przybyłam na zachodni brzeg, zobaczyłam te wszystkie izraelskie osiedla na wzgórzach otaczające miasto. Widząc to, czujesz, że oni mają nad tobą przewagę. A ty jesteś mrówką, zwykłym robakiem. Dobrze wiesz, że to twój kraj i niczyj inny. To nasza ziemia. Ale mimo to oni górują nad nami i mają całą broń. Kontrolują wszystko na zachodnim brzegu. To jest Moshe Dayan. Zabierze mnie do izraelskiego osiedla na południu kraju, w strefie Gazy. Shalom. Shalom. Mi Madrik Shalem. Tutaj wszędzie jest ogrodzenie pod napięciem, prawda? Drut kolczasty podłączony do prądu. Tutaj jest niemal ciągły stan wojny. Inaczej nie trzeba byłoby umieszczać tu ogrodzenia pod napięciem. Tak jest od dzisiaj. Drut kolczasty jest tu od niedawna. To dlatego, że kiedy Żydzi wracali do domu, jakiś człowiek, Palestyńczyk, podobno palestyński policjant, zaczął strzelać do samochodu. Izraelczycy wprowadzili tutaj własną wersję apartheidu. Minęliśmy właśnie drogę zbudowaną do wyłącznego użytku żydowskich osadników i żołnierzy. Dopóki jest otwarta, ci Palestyńczycy muszą czekać godzinami, aż przejedzie kilku osadników. Czy to nie dziwne, że jest tu droga tylko dla określonej grupy etnicznej? Droga tylko dla Żydów? Nie zawsze tak było. Ale teraz tak jest. Teraz tak, stało się tak dlatego, że mniej więcej półtora roku temu izraelski autobus szkolny jadący z Kfar Darom został zaatakowany przez arabskich terrorystów. Postanowiliśmy więc, że najlepiej będzie odseparować się od nich w jakiś sposób. Większość ludzi jest pewnie niezadowolona z obecności tego osiedla. Nie wiem, co myślą i czują Arabowie, którzy tutaj mieszkają. Z politycznego punktu widzenia na pewno woleliby, żeby nie rządzili nimi Izraelczycy. Ale jeśli chodzi o ich rodziny, o ich utrzymanie, według mnie to jest jedno z najlepszych rozwiązań. Przez 35 lat ONZ głosował nad tym najlepszym rozwiązaniem. Niemal jednogłośnie wezwał Izrael do poszanowania praw międzynarodowych i opuszczenia okupowanej Palestyny. Wewnątrz fortecy osadników znajdują się surrealistyczne przedmieścia w samym środku jednego z najbardziej zatłoczonych i biednych zakątków świata. Jednym ze strategicznych celów jest tutaj kontrola nad wodą, która jest bardzo cenna na Bliskim Wschodzie. Podczas gdy Palestyńczycy często nie mają wystarczająco dużo bieżącej wody, nawet podczas upalnego lata, osadnikom nigdy jej nie brakuje. Symbolem okupacji jest ten mur.
W tym osiedlu najbardziej uderza mnie to, że jest ono jak forteca. To wygląda jak mur berliński. Właśnie, to jest okropne. Nie czujemy się tu komfortowo. Mieszkałem tu przez 15 lat bez muru, ogrodzeń i tej całej reszty. Żyliśmy normalnie. Od zeszłego roku wszystko się zmieniło w tej okolicy. Uzasadnienie dla odebrania komuś ziemi opiera się na Biblii. To Bóg dał im Palestynę i Bóg, a nie czyjaś historia, jest ich świadkiem. Jestem tu, bo to dla mnie oczywiste, że to moje miejsce. To nie jest coś, co jest w moich rękach, ani coś, co możemy oddać. Ani ja, ani żaden polityk, ani żaden parlament, ani ktokolwiek inny. To jest ruch, który wywodzi się sprzed 3000 lat, kiedy Mojżesz nas tu sprowadził. Marzymy o tym, żeby zbudować świątynię w Jerozolimie. Tak naprawdę to jest coś znacznie większego od religii. Gdzie to się wszystko skończy, jeżeli nie będzie kompromisu? Czy to nie oznacza konfliktu? Życie jest pełne konfliktów. Nie wiem, co panu powiedzieć. Może to, co powiem, zabrzmi zbyt ostro, ale wygrać może tylko jeden. Będziemy walczyć. Konflikt już tu jest. Nie chodzi o to, żeby się pozabijać. Albo my, albo oni. Po drugiej stronie muru mamy do czynienia z rzeczywistością Palestyny. W kolejnym punkcie kontrolnym znów czekają ludzie. Opowiem, jak wygląda podróż z Gazy do Hanunis. Normalnie podróż zabiera około 20 minut. Ale za tym posterunkiem podróż wydłuża się czasem nawet do 4 albo 9 godzin. Jak pan widzi, ludzie czekają tu w drodze z Gazy do Hanunis, żeby zapewnić bezpieczeństwo przejazdu dla 2 albo 3 osadników. A więc przejedzie tu tylko 2-3 osadników, a w tym czasie ruch zostaje wstrzymany? Właśnie. Jak długo ci ludzie będą tu czekać? Ci ludzie będą czekać do jutra rana, bo droga jest teraz zamknięta. Zostanie otwarta dopiero o 7 rano. Rodzina dr Alfary miała swoją ziemię niedaleko tego przejścia. Izraelczycy skonfiskowali ziemię i wyburzyli jej dom. Takie rzeczy mają miejsce codziennie w okupowanej Palestynie. Zniszczyli mój dom i jeszcze 26 innych tej samej nocy. Dla mnie to jest terroryzm. Jak długo pani rodzina tam mieszkała? Nasze korzenie sięgają 900 lat wstecz. Zawsze tu byliśmy. Jestem zła i zdruzgotana. Czuję się porzucona przez świat. Szczerze mówiąc, myślę, że nikt się nami nie przejmuje. Oto Gaza, odległa zaledwie kilka mil od dostatku panującego w izraelskich osiedlach. Kontrast jest niewiarygodny. Niemal 1 000 000 Palestyńczyków jest zamkniętych za ogrodzeniem pod napięciem i blokadami drogowymi. Nieustannie czekają w oczekiwaniu na inwazję, a ich jedyną bronią są wały z piasku. Czuje się tu wszechobecny strach. Czekanie na inwazję jest gorsze od samej inwazji. Czekasz i nie wiesz, kiedy, gdzie i jak cię zaatakują. Pierwszy raz, gdy zbombardowali Gazę, mieszkałam jeszcze w poprzednim mieszkaniu i w budynku było mnóstwo dzieci. Słyszałam ich płacz i krzyki ich matek. Na wpół ukończone budynki Gazy są świadectwem wzbudzonych, a następnie zniszczonych nadziei na niezależną Palestynę. Bez pozwolenia Izraelczyków większość ludzi nie może wyjechać i nie może wrócić.
nie mogą dostać się do pracy. Ich towary nie mogą trafić na rynek. Większość ledwo wiąże koniec z końcem. Bieda jest spotęgowana przez izraelską politykę zamknięcia. Dla Izraela utrzymanie tej okupacji oznacza zamianę każdego miasta, miasteczka i wioski w Palestynie w więzienie, otoczone przez czołgi, mury i ogrodzenia. Oni nie budują granicy między nami a Izraelem, tylko wewnątrz zachodniego brzegu Jordanu i strefy Gazy, między naszymi miastami, wyłącznie dla dobra swoich osiedli. Zmuszają nas do tego, żebyśmy byli okupowanym ludem, a nie obywatelami. Stany Zjednoczone są dumne ze swoich stosunków z państwem Izrael. Zapewniam, że bezpieczeństwo Izraela jest głównym celem tego rządu. Jeśli zostanę prezydentem, Izrael będzie naszym przyjacielem. Będziemy wspierać Izrael. Izraelska okupacja Palestyny nie byłaby możliwa bez wsparcia Ameryki. Na bogatym w ropę Bliskim Wschodzie Izrael jest zastępcą szeryfa Ameryki, otrzymującym miliardy dolarów i najnowszą broń. Myśliwce F-16, bomby, pociski, śmigłowce Apache. Dziś Izrael jest czwartą największą potęgą militarną i posiada broń jądrową. Widzieliśmy śmigłowce Apache krążące nad naszymi głowami, które wystrzeliły pocisk. Rakiety spadły 200 metrów od naszego domu. Roztrzaskały się wszystkie szyby w oknach. Trzymałem przed sobą 11-letnią córkę, która trzęsła się ze strachu. Była przerażona. A ja nie mogłem zrobić nic, żeby ją obronić. Nie wiesz wtedy, czy za chwilę nie będziesz martwy, ty albo twoje dziecko. To uczucie niemocy jest nie do opisania i nigdy go nie zapomnę. Oto zniszczenia spowodowane przez bomby. Choć Ameryka jest głównym dostawcą broni dla Izraela, nie wszyscy wiedzą, że Wielka Brytania również przyczynia się do tego konfliktu, choć potępia Izrael za bezprawną okupację. W ciągu pierwszych 14 miesięcy palestyńskiego powstania rząd Tony'ego Blaira zatwierdził 230 licencji eksportowych do Izraela na broń i sprzęt wojskowy. Do kategorii objętych licencjami należała broń dużego kalibru, amunicja, bomby i części do wojskowych samolotów, w tym śmigłowców bojowych dostarczanych z Ameryki. Być może widzieliście je w wiadomościach, jak ostrzeliwują gęsto zaludnione rejony. Tony Blair powiedział, cytuję, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przywrócić trwały pokój na Bliskim Wschodzie. Mimo, że nas upokarzają, zabijają nas i niszczą naszą ziemię. Niszczą wszystko, co robimy. Nasze szkoły, organizacje, infrastrukturę. To wszystko daje nam tylko jeszcze większą siłę, żeby przetrwać i stawiać opór. W wiadomościach jedynie Palestyńczyków przedstawia się jako terrorystów, choć terroryzm izraelski ma długą historię, zarówno przed, jak i po założeniu państwa Izrael. Przynajmniej trzech izraelskich premierów było związanych z kampanią terroru. Tragiczna scena wygląda jak incydent z czasów nalotów na Londyn. W hotelu mieściła się kwatera wojsk brytyjskich i biura rządu palestyńskiego. Jest wiele ofiar. Przywódcą grupy terrorystów, która wysadziła hotel King David w Jerozolimie w 1946 roku, był Menachem Begin. Zginęło 91 osób. Menachem Begin był premierem Izraela w latach 70. i 80. Opisał tę masakrę jako wspaniały akt podboju. Yitzhak Shamir był premierem do 1992 roku.
był przywódcą żydowskiego ugrupowania o nazwie Banda Szterna, która przeprowadziła liczne zamachy. Kiedy ci Izraelczycy, których nazwiska są dziś znane, popełniali akty terroryzmu tuż przed powstaniem Izraela, mógłby pan im powiedzieć: nic nie usprawiedliwia waszego działania, niszczycie ludzkie życie. Oni twierdziliby, że istnieje usprawiedliwienie. Gdzie tkwi różnica? Dzisiaj jako międzynarodowa społeczność doszliśmy do nowego porozumienia. Po 11 września obudził się cały świat. Terroryzm nie oznacza dziś szalonego zamachowca, anarchisty, który rzuca ładunkiem wybuchowym w tłum, żeby zwrócić uwagę. W obecnej sytuacji terroryzm stanie się terroryzmem niekonwencjonalnym, być może nawet jądrowym. Zanim do tego dojdzie, musimy usunąć tę plagę z powierzchni Ziemi. A zatem, czy mowa jest o walkach między Izraelczykami a Palestyńczykami, o walkach w Irlandii Północnej, w Sri Lance, czy gdziekolwiek tam, gdzie szerzy się terroryzm? Jako wszystkie wolne demokracje musimy globalnie zobowiązać się do wyeliminowania tego zagrożenia ze świata. Czy to obejmuje terroryzm państwowy? Żaden kraj ani organizacja nie ma prawa umyślnie obierać cywili za cel ataku. Właśnie to od lat robią Izraelczycy. Obecny premier Izraela, Ariel Sharon, od dawna ma związek z terroryzmem. W 1983 roku uznano go za pośrednio, lecz osobiście odpowiedzialnego za masakrę cywilów dokonaną przez libańską milicję w dwóch palestyńskich obozach dla uchodźców. Z zimną krwią zamordowano co najmniej 800 osób, głównie Palestyńczyków. Jak dziś wygląda sprawa terroryzmu izraelskiego? Musi pan uważać, jeśli chodzi o język terroryzmu. Terroryzm oznacza umyślne atakowanie cywili. To rodzaj działań wojennych. Na tym polega terroryzm przeciwko izraelskim szkołom, kawiarniom i centrom handlowym. Izrael obiera za cel, w miarę swoich możliwości, palestyńskie organizacje terrorystyczne. A kiedy izraelski snajper na oczach światowej prasy strzela do starszej kobiety, która idzie do szpitala na zabieg chemioterapii? Zresztą moglibyśmy wymieniać takie przypadki cały dzień. Czy to nie jest terroryzm? Nie znam przypadku, o którym pan mówi, ale jestem przekonany co do jednego. Izraelczyk, czy nawet izraelski snajper, celuje do tych, którzy mają związek z terroryzmem. Niestety, jak podczas każdych działań wojennych, zdarza się przypadkowa śmierć cywila. Terroryzm oznacza umyślne celowanie broni snajpera w cywila. Przecież to właśnie opisałem. Nie, coś takiego nie miało miejsca. Ależ miało. I myślę, że dlatego do niektórych nie przemawia argument mówiący, że terroryzm istnieje tylko po jednej stronie. Pana definicja jest jak najbardziej słuszna, jeśli chodzi o cywili. Zamachowcy samobójcy to terroryści. Jeśli miesza pan terroryzm z kontrterroryzmem i tworzy pan coś w rodzaju moralnego zaciemnienia, przyczynia się pan do problemów nie tylko dla Izraela, ale również dla całego zachodniego sojuszu. Nam wszystkim grozi niebezpieczeństwo. Trudno jest zobaczyć różnicę między tym, co Izrael określa jako kontrterroryzm, a terroryzmem. Jakikolwiek jest ich cel, oba powodują śmierć niewinnych ludzi. Tak właśnie się stało, gdy premier Sharon wysłał czołgi do Betlejem. Dyrektor prywatnego szpitala jechał z Al-Hadr do Betlejem po zaopatrzenie dla szpitala. Żołnierze znali numer rejestracyjny jego samochodu, jego nazwisko i wiedzieli, że jest dyrektorem szpitala.
Mimo to został zastrzelony przez pocisk o dużej prędkości. W 1988 roku Organizacja Wyzwolenia Palestyny pod przywództwem Yasira Arafata uznała prawo Izraela do istnienia i izraelskie zwierzchnictwo na 78% terenów Palestyny. Był to historyczny kompromis. Na początku lat 90. przełom w staraniach o pokój zdawał się być realny. W tym pokoju hotelowym w Jerozolimie w 91 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie rozmowy między przedstawicielami Izraela i Palestyny. Doprowadziły one do kolejnych spotkań i porozumienia podpisanego w Oslo, które ustanowiło niezależne mini państwo na terytoriach okupowanych przez Izrael od 67 roku. Yasir Arafat i jego naród postrzegali to jako nowy początek. Rzeczywistość była jednak inna. Większość Palestyńczyków wpadła w klasyczną kolonialną pułapkę. Arafat i jego elita otrzymali przywileje władzy. Natomiast zwykli ludzie, to co jeden z izraelskich dziennikarzy nazwał autonomią obozu jenieckiego. W lipcu 2000 roku obie strony spotkały się w Ameryce, by dojść do ostatecznego porozumienia. Jednak wśród poruszanych kwestii tkwił poważny konflikt co do powierzchni oferowanego terenu. Ówczesny premier Izraela, Ehud Barak, twierdził, że zaproponował Palestyńczykom zwrot niemal całości okupowanych terenów i powiedział, że Arafat odrzucił tę ofertę. W rzeczywistości Izraelczycy budowali coraz więcej nielegalnych osiedli na ziemi palestyńskiej, nawet w trakcie negocjacji. Dodajmy do tego drogi specjalnego dostępu z posterunkami. Palestyńczycy mówią, że zostało im tylko kilka kolonii z granicami kontrolowanymi przez bazy wojskowe. Należy pamiętać, że z punktu widzenia Palestyńczyków zostali oni poproszeni o podpisanie dokumentu, który nie nawiązywał nawet do żadnej z głównych kwestii, o które walczyli od ponad 100 lat. Zaoferowano im 10% tego, co niegdyś należało do Palestyny. Izraelczycy, którzy narzucili te warunki latem 2000 roku, nie mówią nawet o prawdziwym państwie. Mówimy tutaj o bezpaństwowym państwie, o Bantustanie, bez właściwej suwerenności, bez niezależnej polityki zagranicznej czy gospodarczej, bez prawdziwej stolicy i wreszcie na łasce izraelskich służb bezpieczeństwa i polityki Izraela. Mało tego. Istnieją obecnie udokumentowane dowody na to, że Palestyńczycy złożyli Izraelczykom wyjątkową propozycję, chcąc oddać im jeszcze więcej ziemi. O tym jednak nie mówiono w wiadomościach. Jeśli nie będzie sprawiedliwości dla Palestyńczyków, odczuje to osobiście młode pokolenie. Pokój i łaska Boga niech będzie z wami. Nazywam się Khaled Dahlan. Jestem psychiatrą. Dzisiaj trochę porysujemy. Doktor Dahlan kieruje programem dla dzieci w Gazie. Poprosił tych chłopców, żeby narysowali to, co im przyjdzie na myśl. Większość z tych dzieci cierpi na uraz związany ze strachem i przemocą okupacji. U większości naszych dzieci, które były świadkami ataku izraelskiej armii lub bombardowania, takie doświadczenie spowodowało uraz psychiczny. Istnieje wiele objawów. Dzieci stały się niespokojne i przygnębione. Występują u nich zaburzenia snu, koszmary i lunatyzm. Wiele dzieci nie może skoncentrować się na nauce. Niemal każdy rysunek przedstawia przemoc. Prawie każda rodzina w Gazie ma kogoś, kto trafił do izraelskiego więzienia lub stał się ofiarą przemocy. Celem doktora Dahlana jest pomaganie dzieciom w zachowaniu tego, co im pozostało,
ich zdrowia psychicznego i życia. Istnieje konflikt między izraelskimi żołnierzami w swoich czołgach, a palestyńskimi dziećmi, które rzucają w nich kamieniami i wołają: nie ma innego Boga poza Allahem. To, co dzieci w innych krajach świata narysowałyby jako fantazję, oni rysują jako rzeczywistość. Tak, wojna i przemoc. Dlatego trzeba chronić zdrowie psychiczne tych dzieci. Nie chcę, żeby moje dziecko, o które staram się od 15 lat, w wieku 10 lat wybrało się do ich osiedla i chciało zabijać Izraelczyków. Jedynym sposobem na powstrzymanie tego cierpienia po obu stronach jest utworzenie palestyńskiego państwa zgodnie z rozporządzeniem ONZ-u. Kiedy Izrael zgodzi się na negocjacje z Palestyńczykami? Nie w sprawie czegoś w rodzaju Bantustanów na zachodnim brzegu Jordanu, ale w kwestii państwa, które będzie bezpieczne i przede wszystkim równie niezależne jak Izrael. Czy chce pan, żeby Izrael uznał warunki tych negocjacji przed kamerami telewizyjnymi? Czy może lepiej byłoby zgodzić się co do ogólnych założeń, a potem zasiąść do bezpośrednich negocjacji z Palestyńczykami, gdy oni powstrzymają przemoc wobec nas? A co z tym ogólnym założeniem w sprawie państwa równie niezależnego jak Izrael? Do porozumienia nie potrzeba nam szeregu przymiotników. Należy zgodzić się co do założeń. Ile warte jest państwo, jeśli nie jest niezależne? Mówimy tutaj o naszej gotowości do negocjacji z Palestyńczykami i ich autonomią. Jesteśmy gotowi stworzyć autonomiczną jednostkę palestyńską. Niektórzy nazywają ją państwem, które zajmie się prawdziwymi problemami Palestyńczyków. Jakie macie prawo, by tworzyć czyjąś ojczyznę? Jesteśmy proszeni, by negocjować w tej sprawie. Jesteśmy gotowi być częścią tego procesu. Nie będziemy z góry określać szczegółów na temat geograficznego położenia czy władzy. To część negocjacji. Popieram niektóre sankcje nałożone na Izrael, ponieważ jak mówię swoim przyjaciołom i współpracownikom, że wolałbym, żeby płacili cenę ekonomiczną niż cenę, którą na pewno zapłacą, cenę ludzkiego życia. Silniejsza strona w tym konflikcie, czyli Izrael, musi zrozumieć, że za kontynuowanie polityki, jaką prowadzi, trzeba będzie drogo zapłacić. Co pan powie swoim rodakom, tym Izraelczykom, którzy będą przedstawiać argument, że zostaną kiedyś zepchnięci do morza? Przez kogo? Przez tego komara? Jesteśmy największą potęgą na Bliskim Wschodzie. Mamy jedną z najlepszych i najpotężniejszych armii na świecie. W ostatnich działaniach wzięły udział 4 dywizje pancerne przeciwko 2000 ludzi. To śmieszne. Kto nas zepchnie do morza? Do niedawna Izrael był niemal wolny od krytyki zachodnich polityków. Głównym powodem tego jest obawa przed oskarżeniem o antysemityzm, obawa szerzona przez rząd Izraela i jego zachodnie lobby. Myślę, że pamięć o Holokauście nie pozwala na żadną moralną krytykę tego, co robi Izrael. Zwłaszcza Europejczycy, a także reszta świata, nie może wyrażać krytyki na temat Izraela, chyba że działalność Izraela przypomina to, co Niemcy zrobili z Żydami. Krytykując Izrael, jest się natychmiast oskarżanym o antysemityzm. To świadomy blef ze strony rządu izraelskiego, który twierdzi, że każda próba krytyki jego polityki to przejaw antysemityzmu. Krytyka własnego rządu i polityki kraju to dzisiaj jedyna patriotyczna rzecz, jaką można zrobić.
Rząd izraelski temu zaprzecza, jednak Palestyńczycy obawiają się, że planowane jest całkowite przejęcie Palestyny, co skończy się ich uwięzieniem albo wydaleniem. Nie jesteśmy przeciwni Żydom. Dlatego mam żydowskich przyjaciół. Sprzeciwiamy się rządowi i armii Izraela, którzy odmawiają nam naszych praw. Mam nadzieję, że zapanuje tu kiedyś pokój. Ale tylko z godnością. To dla nas bardzo ważne. Z godnością, czyli z pełnymi prawami. Palestyńczycy nigdy nie zostaną zniszczeni. Nie można nas tak po prostu wymazać z historii, jak Indian. Wcale nie dziwi to, że żydowski naród Izraela nie czuje się bezpiecznie. Nie można zapomnieć, że najbardziej wstrząsające ludobójstwo w historii miało miejsce zaledwie dwa pokolenia temu. Jednak prawdziwa wrażliwość na to tragiczne wspomnienie ma to samo źródło, co uznanie cierpienia narodu palestyńskiego, ich odwagi i wytrwałości. Prawda jest taka, że Izraelczycy nie zaznają pokoju, dopóki nie uświadomią sobie, że Palestyńczycy mają to samo prawo do tego samego pokoju i niezależności, którą cieszy się Izrael. Niedawno wielki orędownik wolności, biskup Desmond Tutu, zapytał, czyżby żydowski naród Izraela tak szybko zapomniał o swojej zbiorowej tragedii, o niszczeniu ich domów, ich upokorzeniu? Głosy sprzeciwu wewnątrz Izraela nie zapomniały, a ci, którzy wypowiedzieli się w tym filmie, dotrzymują najlepszych tradycji narodu żydowskiego. Skoro Rami, człowiek, który stracił córkę podczas samobójczego zamachu, może zrozumieć pierwotne przyczyny tej przemocy, czy nie nadszedł czas, by inni przerwali milczenie? Okupacja Palestyny powinna natychmiast się zakończyć. Rozwiązanie jest proste. Dwa kraje, Izrael i Palestyna, z których żadne nie dominuje i nie zagraża drugiemu. Czy jest to możliwe? Czy może historia będzie świadkiem konsekwencji kolejnego milczenia? Opracowanie IZ Tekst, tekst polski, Agnieszka Klucznik. Czytał Irena.